Hej, cześć, witajcie na początku tego 100% randomowego materiału nakręconego dosłownie pod wpływem chwili. Nie będzie zbyt długi, ale zaczniemy go bardzo fajnie, bo od podwójnych przeprosin. Po pierwsze, za spoilery, bo zapewne będzie ich tutaj pełno. Ostrzegam z pełną lojalnością, żebyście później nie mieli pretensji. Natomiast po drugie, no za słownictwo. Oczywiście nie będę tu przeklinać jak choćby ten przysłowiowy szewc, jednak serial, którego dotyczy ten filmik, to przynajmniej w mojej opinii trochę gówno, a trochę komedia. No ale nic, zacznijmy od początku. Erasyl na Wes Peroyano został przetłumaczony jako baśń o zaklętej miłości i wbrew obiegowej opinii wcale nie uważam, żeby brzmiało to dobrze. A jeśli ktokolwiek z tu obecnych zechciałby utrzeć mi nosa stwierdzeniem w stylu krytykujesz, więc spróbuj zrobić to lepiej, no cóż. Na szybko podrzuciłabym coś w stylu dawno, dawno temu, ale teraz już nie. Tak naprawdę prawdopodobnie nie zaczęłabym tego serialu, gdyby przyszło mi oceniać go po samym tytule. Moja główna motywacja nazywa się Sebastian Yatra, czyli piosenkarz, który z całą pewnością pojawi się jeszcze w którymś z następnych filmików. Po prostu zależało mi na tym, aby ogarnąć, jak właściwie poradził sobie w tej produkcji, ale przejdźmy do fabuły. Pod kątem gatunkowym serial klasyfikuje się jako fantasy, musical i rom-com. Wydarzenia przenikają przez siebie nawzajem, ponieważ mamy tu poniekąd bajkę w bajce. Oczywiście to Netflix, dlatego otrzymujemy ją w pakiecie z wyraźnie zarysowaną poprawnością polityczną oraz poczuciem humoru, które momentami zażenowało nawet mnie, a uwierzcie na słowo, że to całkiem spory wyczyn. No ale do rzeczy. Dawno, dawno temu w odległej krainie żyła sobie księżniczka Soledad. Tak swoją drogą dopiero pod sam koniec serialu skapnęłam się, że jest to słowo oznaczające samotność, tak więc bardzo ciekawy wybór. Wracając do tematu, księżniczka zakochała się w ubogim rybaku, co denerwowało jedną z jej matek, sądzącą, że ten po prostu nie zasługuje na jej córkę. Spoiler, oceniała go na podstawie pozycji w społeczeństwie, a nie chociażby, no nie wiem, charakteru jego, bo właśnie o nim mowa, postanowił zawalczyć o swoją miłość i właśnie dlatego pojechał na wojnę. Ale spokojnie, w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ jeszcze przed wyjazdem zawędrował do chaty wiedźmy, która przywitała go żując gumę. Nie ma sensu streszczać całej rozmowy, dlatego powiem tylko tyle, że finalnie dostał od niej łańcuszek nieśmiertelności oraz smoka, którym z kolei musiała zaopiekować się księżniczka, a ponieważ ekonomia uczy nas, że w życiu nie ma nic za darmo, Soledad nie mogła zakochać się w nikim innym niż Diego, natomiast całe miasteczko władnęła klątwa. Nikt nie mógł się zakochać, tak w ogóle, ale zakochani, którzy tam przyjeżdżali, po prostu kończyli swoje związki. Oczywiście istniała także możliwość zdjęcia czaru, jednak wymagała kilku kluczowych elementów, takich jak któryś z wcieleń Diego i Soledad, różowy księżyc oraz smog wypuszczony do jeziora. I w tym momencie przechodzimy do czegoś na kształt teraźniejszości. Miasteczko w dalszym ciągu boryka się z klątwą, ale jednocześnie czerpie zyski z wszystkiego, co opiera się na bajce. Są smocze parady, trasy turystyczne oraz główne miejsce akcji, czyli hotel zarządzany przez matkę Maxiego. I tak naprawdę są trzy rzeczy, które powinniście wiedzieć o tej postaci. Po pierwsze, to właśnie w niego wcielił się Sebastian Yatra. Po drugie, wygląda kropka w kropkę jak Diego, czyli rybak z bajki. Po trzecie, dorabia jako męska prostytutka. No ale nieważne, lepiej skupmy się na tym, że skoro mamy tu już ewentualną reinkarnację rybaka, chyba czas poszukać księżniczki. A kandydatki są dwie, Juana i Goya. Ale jak właściwie rozpoznać tę właściwą? Cóż, tego dowiecie się tylko oglądając, ponieważ moje pseudostreszczenie kończy się w tym momencie. Ogólna ocena? Nic nie stracicie oglądając ten serial, ale jeżeli nie macie czasu, albo czekają na was takie, które uważacie za ważniejsze, to spokojnie, na pewno nie ucieknie. W ramach bonusu dorzucę jeszcze, że jakkolwiek cringe'owo by to nie zabrzmiało, smok jest totalnym słodziakiem, w pewnym momencie pojawia się jednorożec, a najlepsza rola należy zdecydowanie do aktora odpowiedzialnego za Antonio / Froilana, bo paradoksalnie bardzo ciężko odwzorować szaleństwo. Dajcie znać, jeżeli oglądaliście ten serial i no cóż, do usłyszenia w następnym materiale.